Dzień dobry, szczęść Boże. Ludzie bardzo często mi mówią, że tak, z tyłu jest sanktuarium świętolipskie. Ludzie bardzo często mi mówią, że obranie takiej opcji mówienia o Panu Bogu, że jest dobry, akcentowania Jego miłosierdzia, mówienia o tym, że jest Bogiem miłosiernym, jest pójściem na łatwiznę. Jest tak naprawdę okrojeniem chrześcijaństwa z czegoś bardzo ważnego i pchaniem ludzi prosto do piekła. Dzisiejsza Ewangelia mi mówi, że jest odwrotnie, bo mówi o dwóch drogach. Mówi o szerokiej drodze, którą wybiera większość, i o wąskiej drodze, która prowadzi do królestwa, prowadzi do nieba. Najprostsza interpretacja, bardzo tradycyjna, jest taka, że ta szeroka droga to jest bogactwo, przyjemność, życie takie, byśmy powiedzieli, hedonistyczne, a wąska to jest taka droga, która jest drogą pełną martwienia, drogą, która rezygnuje z siebie i tak dalej. I to jest prawda. Tylko powiedzmy sobie też szczerze, że tak naprawdę niewielu ludzi ma możliwość życia właśnie w takiej interpretacji, że mamy szeroką drogę, która prowadzi prosto do piekła, bo ludzie wybierają łatwiznę, wybierają bogactwo. To jest bardzo mała grupa ludzi, która w ten sposób żyje. Tak naprawdę większość z nas żyje bardzo przeciętnie, jeśli chodzi o status materialny, albo w ogóle żyje w biedzie i nędzy. I myślę, że Pan Jezus wcale nie mówił do bogaczy. Wydaje mi się, że bardziej mówił o czymś innym, to znaczy, że szeroka droga to jest taka droga, która chce siebie samego zbawić, która chce żyć w takiej relacji, jeśli to jeszcze w ogóle można nazwać relacją, ale w takiej relacji z Panem Bogiem, którą byśmy powiedzieli, ja siebie zbawię poprzez swoje życie, swoje wybory, swoje dobre uczynki, a tak naprawdę nie ufam Panu Bogu, tylko chcę to zrobić sam. I jestem przekonany, że w tym haśle szeroka i wąska droga zawiera się właśnie to, że wąską drogą jest to, strasznie się nagrywa w miejscach publicznych, ciągle ludzie rozpraszają, że wąską drogą jest to, że ja ufam Panu Bogu tak mocno, że to On mnie zbawi, że ja nie jestem w stanie zrobić nic, żeby siebie zbawić. I ja mogę przyjąć zbawienie, czyli to, co On zrobił na krzyżu, i odpowiedzieć na Jego miłość tak zwanymi dobrymi uczynkami, tak zwanym dobrym życiem, moimi wyborami, ale zbawienie mam od Niego i to jest dla mnie wąska droga. Wąska droga łaski, gdzieś to wyczytałem kiedyś u jakiegoś protestanckiego teologa, że łaska to jest bardzo wąska droga, która jest bardzo trudna dla człowieka. My mamy naprawdę taką tendencję do tego, żeby siebie zbawiać, żeby poprzez swoje wybory, poprzez swoje uczynki chcieć siebie zbawić. Tymczasem Jezus mówi, nie, wąska jest droga do zbawienia. I te psy, o których też mówi dzisiaj, żeby nie rzucać pereł przed świnie, to jest dokładnie to, że zbawienie, które pochodzi od Jezusa, jest wielkim skarbem i nie można go rzucić byle gdzie i mówić byle gdzie o nim, bo ludzie tego nie przyjmą, nie są w stanie tego przyjąć. Ale to jest ślicznie, nie? Patrzcie, jak się słońce zmienia, jest cudownie. A więc moja propozycja na ten fragment dzisiejszy, wtorkowy, jest taka, żeby popatrzeć na niego właśnie w tym kluczu, że tu nie chodzi o bogactwa, nie chodzi o zaszczyty, ale chodzi o to, żebyśmy potrafili przyjąć zbawienie od Jezusa, co jest bardzo trudne, bo czym dłużej się jest katolikiem, czym dłużej jest chrześcijaninem, czym dłużej się jest w religii, opada już ten pierwszy entuzjazm, tym trudniej jest pozwolić Jezusowi, żeby siebie zbawiać. Bo zobaczcie, jeśli ja, mając 40, prawie 1 lat, borykam się ciągle z tymi samymi słabościami, z tymi samymi grzechami, jestem bardzo często już wobec siebie zniecierpliwiony. Jestem zniecierpliwiony wobec świata, w którym żyję, bo wydaje mi się, że już powinien się ten świat zmienić. Ja się nie zmieniam, świat się nie zmienia. To chciałoby się znaleźć jakiś taki sposób na to, żeby siebie zbawić, siebie w końcu zmienić i być doskonałym. Tymczasem moje życie mi pokazuje, to jest to, co mówił Tomasz Merton, że słabość jest drogą do Jezusa, bo to ona mi otwiera drogę do zbawienia, bo wtedy, kiedy jestem słaby, potrzebuję Jezusa. I to jest dla mnie wąska droga, że
wąską drogą jest łaska, która do mnie przychodzi, łaska, która mnie zbawia, bo to Jezus mnie zbawia, a nie ja siebie zbawiam po to, żeby iść szeroką drogą. Więc może w taki sposób dzisiaj w wtorek popatrzmy na ten fragment. Nie idźmy na taką łatwiznę, że popatrzymy na biednych i bogatych. Biednych wsadzimy do nieba, a bogatych do piekła, bo może się okazać, że jest na odwrót, że wielu bogatych poszło do nieba, a wielu biednych poszło do piekła, bo nie status materialny otwiera nam drogę, ale to, czy wierzymy w Jezusa i to, czy przyjmujemy Jego łaskę, która jest za darmo dana. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam z Świętej Lipki. Przesuwam się trochę, zobaczcie, jak tu jest ślicznie. Ja tu byłem 13 lat temu. Święta Lipka miała inne kolory. Podobno wrócono do tych bardziej pierwszych i jest naprawdę ładnie. Zapraszam na Mazury. Przyjedźcie tu kiedyś i zobaczcie, jak jest ładnie. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się, dzieciaczki.